Witam was serdecznie. Byłem na małych zakupach, mamy kałaszka. A jak zauważyliście, mamy już pancerz, który się odblokował. Jak kogoś tak korci, a gdzie jest misja, jedna z misji, która powinna być? No, nie ma. Oczywiście, ja zrobię tak, że ona będzie, to się nie macie co martwić nawet. Że nie będzie. Ona będzie. Macie się tam stresować. Ona będzie. Teraz idziemy do Asuke, kobiety, która daje nam zlecenia mafijne od Yakuzy, która nam trochę pomogła, jak to powiedzieć, uciec od Salvatore. Trochę przegwizdane zrobił to Salvatore, no kurwa, no ludzie, no pomogliśmy go facetowi paręnaście razy, a ten nas tutaj kurwa chciał sprzątnąć. No ale on odblokowany przejazd na most, czy jak będziemy chcieli tam pojechać, to pojedziemy, tylko trzeba pamiętać, że coś tam się może wydarzyć niefajnego. Sayonara, Salvatore. We have certain issues to clear up before we continue any form of relationship, business or otherwise. Let's lay our cards on the table. I am Yakuza, and I know you worked for Salvatore Leone's family. I can give you work with our organization, but first you must prove to me that your ties with the Mafia are truly broken. Salvatore Leone will be leaving Luigi's in about 3 hours' time. Make sure he doesn't reach his club alive. Meanwhile, Maria and I will catch up on old times. Oh, Asuka, you've got a massager. That's not a massager. To nie masażysta. Dobra. No to co? Mamy sprzątnąć Salvatore! Jedziemy trzymać światło i poczekaj, aż Salvatore wyjedzie z klubu. Miejmy sobie nowy wóz. No dobra, no to jedziemy, no. Panie Salvatore. O kur, no to mało czasu. I to cholernie mało czasu. Gdzie jest gwiazda tych cholernych wieprzony most? Oby to było nawiaza ten most, bo inaczej mnie szlak trafi. Tak. Jedziemy na most. Nie. Kury! Dwa. O! Kurna, co tu się dzieje? Fuck, ja mam tam dojechać. Nie! Ale żeśmy dupy dali. Panowie. Kartel to był. Wy to diabeł! Czekajcie, gdzie jest ta menda? Tam jest! O, fuck! O! Uda mi się? No, ale znam, że nie uda mi się tego zrobić. Dawno nie pamiętam już tej mapy tak dokładnie, tak jak kiedyś. Ale jest. Mamy minutę. Powinienem zdążyć spokojnie w minutę. Ten samochód jest szybki, więc...
Jezus, to jeszcze Yakuza miada. Gdzie to mogę? Okej. Okej. No i? Dobra. Jest, chodź tu dziadzia. Dziadzia, wyjdź. Da, chodź tu. Dziadzia. No, wyjdź. No, chodź. Wyjdź mi tu, dziadygo. No. Gdzie? Boom! Okej. O, mamy misję, to jest ty. Dobra, zapiszemy sobie to. Rage Kill. To tutaj co widzicie, to jest Rage Kill, czyli misje takie wściekłego Jerzego, jak to nazywam. Dawaj to samo, mogę być zabić. No mnie to kurde zobchodzi. Dobra. Pan Salvatore nie żyje. Czyli... No dobra, to sobie zapiszemy, żeby nie było. A więc... Wam podziękuję za pierwszą misję Asuki. Hej, Asuka Maka. A więc do zobaczenia. Na razie. Salvatore's death comes as pleasurable news. You're an efficient killer. I like that in a man. Ah. This is my brother, Kenji. Asuka had a little job for you. But when you're done, drop by my casino and we can talk. Just like Kenji, always trying to play with my toys. My police source indicates that the FBI has mounted a surveillance operation at key locations around the city. It is too late to contact anyone and avoid incrimination. Take out these spying cops, but be careful. They're bound to have backup. No to lecimy. Mamy... O kurna, ilu mamy? Jeden jest na tamtym terenie. Fuck! Będzie przejebane mamy. A nie, tutaj mamy. Dobrze. Dlaczego będziemy teraz operować tylko na tym mapie? Ponieważ... Triada, która znajduje się w tamtym miejscu, chce nas zabić. Dalej. Ktoś tam... Na przykład Salvatore, bo tam mam misję El Buro, chce nas zabić. Jeżeli oglądałeś od samego początku, to sam wiesz, o co tu wszystkim chodzi. O, wtyczka. Dziękuję. Nie ma tak mieć snajperkę pod ręką. Po prostu wykańczałem mapie, no Salvatore chciał nas sprzątnąć. No nie robi się tak, tak? Nie robi się to swojemu żołnierzowi w hierarchii mafii. Więc no co zrobić, tak? Okej. Okay. Najpierw bym miał czołg, ale to wyszedł. Co my tam mamy? Dobra. O, musimy jechać po pancerz. To jedziemy jeszcze po pancerz. To będzie szybka sprawa. Tamtym może granata piszli.
A jest. No ale swoje ścisłości dla tych, którzy zaczęli grę, to tam macie na początku całego... Na początku całego, jakby tutaj całej serii jedno takie krótkie zdanie, ponieważ no zrobiłem ten błąd przy was. Oczywiście misje z tego powodu... One nie zniknęły, bo będą oczywiście, może na końcu. Najpierw załatwimy jedno. Zobaczymy, no ale to też one widnieją na mapie i są, tak? To są takie może mało znaczące dla fabuły, bo przechodzimy tylko fabułę. Ale zobaczymy, na pewno na samym końcu to jakoś tak zostawimy, żeby przejść to trochę. Czy na... wiadomo, ja już zrobiłem takie specjalne save'y na to. Aha, a to gdzie to mamy? Cacko? Gdzie? No chyba się żartuje ta. Panowie. No nie. Dobrze, mam snajpera. Boom. Gdzie tam jesteś? Oho. Boom. Czekajcie. Tam są jeszcze dwóch. Boom. Jest jeden. Dobra, jest. Wykonana misja. Do Kenji'ego jeszcze nie pójdziemy, bo Kenji to jest... rozpoczęliśmy na razie za Asuką zadania. Gdzie jedziesz? Kto ci dał prawo jazdy? Siulu ty jeden. Ale nie... Szczerze, bo ja już nie mam prawo mi wkiszmy. No. Może się po jakimś czasie uspokoi. W mieście tam. Ale wątpię, bo to jest GTA, to nie ma co się nawet dziwić. Więc... Jeżeli ktoś używał kody, to niech się przyzwyczai, że będzie miał na... Takie są punkty, które dostaje się, czy chyba gdzie takie duperele, więc... Te punkty mu spadną. Dobra, mamy autko. A więc do zobaczenia przy następnej misji.